przyjechać wspólnie razem przez ostatnie 3 tygodnie. Uczestniczyć w takiej akcji zorganizowanej przez Młodych Demokratów. Akcja dotyczy dostarczenia dzieciom z rodzin najuboższych tego, co jest bardzo potrzebne przy okazji zbliżającego się nowego roku szkolnego. Państwo to widzicie, bo wszystko to, co się udało przez te kilkanaście dni zebrać, leży tutaj na stole, a więc i zeszyty, i kredki, i pernistry, plecaki. Coś, co nie ma najmniejszej wątpliwości, będzie bardzo przydatne i bardzo potrzebne młodym uczniom. Ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim mieszkańcom Koszalina za zaangażowanie się w akcję, bo rzeczywiście sporo osób po prostu przychodziło tutaj do biura i zostawiało te rzeczy w przekonaniu, że trafią one do osób najbardziej potrzebujących. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować Młodym Demokratom, bo rzeczywiście to jest dobry pomysł, żeby również w taki sposób wspierać mieszkańców Koszalina, te rodziny, które z różnych powodów sobie same nie radzą. Te rzeczy wszystkie trafią za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To oni będą zajmować się wskazywaniem rodzin i dzieci, które tego typu pomoc potrzebują. W związku z tym pod tym względem będzie to jakby dobór osób wynikający z wiedzy pracowników socjalnych, z wiedzy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a nie Młodych Demokratów. My się tym sami nie będziemy zajmować z wielu różnych powodów. Nie chcielibyśmy, czasami dość intymne sfery, nie każdy chce w taki sposób być też postrzegany, docierać, więc wolimy to troszeczkę wrócić. Ale na koniec jeszcze raz naprawdę wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i oddam głos teraz szefowi Koszalińskich Struktur Młodych Demokratów, żeby trochę powiedział, ile udało się zebrać w tym roku. Przypomnę, że w ubiegłym roku to było około 6 tysięcy złotych, czyli rzeczy o wartości około 6 tysięcy złotych, a tutaj nie wiem, ile mamy, to już Łukasz. Szanowni Państwo, przez ostatnie 3 tygodnie udało się nam zebrać artykuły szkolne, właśnie jak minister wcześniej powiedział, na podobnym poziomie jak w zeszłym roku. Wartość wynosi około 6 tysięcy, no jest kilka tysięcy różnego rodzaju artykułów szkolnych, w tym przede wszystkim około 500 zeszytów, około 500 ołówków, około 100 piór wiecznych, około 250 długopisów, 90 bloków technicznych, 26 plecaków, 30 piórników. Tarczyńców liczba wahała się około granicach 50 osób. No ja tutaj za pośrednictwem Państwa chciałbym Państwu również podziękować za rozpowszechnienie tej akcji. Wydaje nam się, że no jest ona sukcesem, bo przekazane dary mogą pomóc tym dzieciom z najuboższych rodzin w uczeniu się. Dlatego też postanowiliśmy rozpocząć kolejną akcję od poniedziałku pod nazwą Książka dla Seniora. Tutaj może więcej opowie Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej, Pani Barbara Grygocewicz. Witam Państwa serdecznie. Ja oczywiście patrząc na to, z jakim zapałem Młodzi Demokraci są w stanie zorganizować każdą akcję, pomyślałam, że grzechem byłoby nie wykorzystać ich organizacyjnych zdolności, żeby zaproponować kolejną akcję. Państwo wiecie, że już od paru tygodni funkcjonuje u nas Dom Pomocy Społecznej. Jest już około 40 pensjonariuszy, docelowo ma być 88 plus Dom Dziennej Opieki Złoty Wiek, Pogodna Jesień, przepraszam. No i jednym z zadań, które DPS sobie postawił, ma być zorganizowanie biblioteki dla seniora. Pewnie najprościej byłoby gdzieś tam sięgnąć po jakieś pieniądze i kupić książki, żeby tę bibliotekę wyposażyć, ale pomyślałam, że każdy z nas w swoim domu, w swojej biblioteczce ma na pewno książkę, jedną, dwie, nie wiem, 10, z którymi chętnie się podzieli z seniorami.
Wydaje mi się również, że jeżeli do takiej akcji włączą się mieszkańcy, a jestem przekonana, że się włączą, to widać po efektach zbioru zeszytów dla uczniów, to nawet w świadomości społecznej ten DPS troszeczkę bardziej zafunkcjonuje. A przecież o to chodzi, żebyśmy pamiętali, wiedzieli i o seniorów dbali. Cieszę się, że tutaj biuro posła Gawłowskiego umożliwia nam taką akcję. Muszę powiedzieć, że już rozmawiałam gdzieś tam pocztą pantoflową ze znajomymi i rzeczywiście wszyscy twierdzą, że bardzo chętnie tymi książkami z seniorem się podzielą. Także oczywiście prośba do Państwa, żebyście gdzieś tam zechcieli o tym wspomnieć, bo pewnie może się to odbyć pocztą pantoflową, ale za Waszym pośrednictwem na pewno akcja będzie miała szerszy zasięg. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Proszę Panią, od kiedy ta akcja trwa? Od poniedziałku do? Przez 2 tygodnie. Także wydaje nam się, że te 2 tygodnie to powinno wystarczyć. Ale jeśli nie wystarczy, to nie jest możliwość przedłużenia. O jakiej porze można się zgłaszać? Odbiór jest czynny od 8 do 16. Od poniedziałku do. Od poniedziałku do piątku. Teraz dłużej. Oczywiście powoli. Ale na pewno można tutaj dostarczać te rzeczy, one trafią, książki trafią pod wskazany adres. Tak, tak, oczywiście. Nie będzie z tym najmniejszego problemu. Pani Przewodnicząca już ma sukces, bo z tego co wiem, już nawet więcej niż kilkadziesiąt książek. No, a jakbyśmy mogli na chwilę wrócić do tej akcji z wyprawki szkolnej, czy można to przeliczyć, że dzieci otrzymają pełen komplet z wyposażenia, czy raczej tak z piórnik i to omówię? To nie są, tutaj nie ma książek na szczęście, albo w tym przypadku książki, zwłaszcza dla tych najmłodszych, wyposaża już rząd. Pod tym względem również się w Polsce dużo zmieniło, bo kolejne roczniki uczniów otrzymują darmowe podręczniki. Te podręczniki są finansowane przez bezpośrednio z budżetu państwa, przez ministra edukacji narodowej. Tutaj na tym stole leżą przede wszystkim te przybory, które dziecku są potrzebne, one czasami do zajęć plastycznych, a czasami zwyczajnie na każdą inną lekcję. Więc gdybyśmy pewnie mieli ocenić, ile dzieci otrzyma wyposażenie, to ja nie potrafię z tego tutaj, co jest zgromadzone, powiedzieć, ale na pewno kilkadziesięcioro dzieci otrzyma wsparcie właśnie poprzez zbiórkę zorganizowaną przez Młodych Demokratów. Same te plecaki dla wielu to jest jednak spory wydatek, a to są wszystko, proszę zauważyć, jednak nowe rzeczy. To nie są rzeczy, które były wcześniej gdzieś używane, więc to też ma swoją rangę, żeby te dzieci nie czuły się, że gorzej, bo dlatego, że ich rodziców nie stać na to, żeby choćby na plecak to otrzymać. A to są ładne, kolorowe rzeczy, więc myślę, że w taki sposób skromny mieszkańcy Koszalina de facto będą wspierać innych mieszkańców Koszalina. Młodzi Demokraci są ważnym, ale tylko pośrednikiem. I z książką ja może też dodam, że byłoby oczywiście wskazane, że te książki były w stanie dobrym lub bardzo dobrym. Niekoniecznie nowe. Niekoniecznie nowe, absolutnie nie. Książka czytana wielokrotnie może być i jak ktoś potrafi właściwie używać, to one jeszcze na wiele lat potrzeba. Nic się złego nie stanie.